Dzień dobry, Sylwester Kołecki. Jesteśmy już po pierwszych wrażeniach w Ankosie i też między innymi dlatego Sylwek się kontaktuje tutaj z Tobą. Jak pierwsze treningi, jak pierwsze wrażenia z Ankosu MMA Poznań? Witam Ciebie, Tomku, witam Państwa. No, pierwsze treningi za mną. Ustaliłem z trenerem Andrzejem Kościelskim, że zaczniemy w takim rytmie od poniedziałku do środy w Poznaniu i w środę po pierwszym treningu wracam do domu, także przed chwileczką wszedłem do domu i tutaj resztę tygodnia spędzę na macie w Ogólnikach Śląskich. Natomiast im bliżej walki, ta ilość tych jednostek tam w Ankosie będzie się zwiększała. Wrażenia bardzo dobre, bardzo dobrze mnie przyjęli w klubie, ja zarówno trener, jak i zawodnicy. Jest tam świetna ekipa ciężkich, półciężkich, ciężkich, no to wiadomo światowy top Marcin Tybura, jest Michał Andryszak, ale jest kilku mniej znanych chłopaków, ale równie dobrych. Dlatego no, jest z kim robić, jest od kogo się uczyć i z chęcią będę tam jeździł na treningi. No i zdecydowanie bliżej domu, to co podkreślałeś, co jest głównym powodem też zmiany otoczenia, tak? Treningowego. No tak, tutaj jakby zadecydował dystans do właśnie do mojego domu. Ja mieszkam pod Wrocławiem przy wylocie na Poznań, a do trasy na Poznań mam dosłownie 5 minut i już cały czas jadę Eskom i także w tej chwili z Lubonia wracałem godzinę i 15 minut. Słuchaj, tak naprawdę na co liczysz, jeśli chodzi o swoje umiejętności, o poprawę swoich umiejętności w Ankosie? To jest tak, że trener przyjrzał się na pierwszych treningach i powiedział, jaki będzie kierunek, czy na razie to jest jeszcze trwa ten okres taki badania, ty robisz w grupie, a trener przygląda się ewentualnie i później będzie jakaś indywidualizacja pracy? Myślę, że na pewno, natomiast w tej chwili to jest taki okres badawczy, trener patrzy co ja potrafię, czego nie potrafię i tak dalej. Zauważył jakieś tam moje małe plusiki, ale zauważył też mnóstwo braków i umiejętności, i technik, i obronna techniki, dlatego doszlifujemy. Na razie ćwiczymy w grupie, natomiast pewnie im bliżej walki, jak poznamy nazwisko mojego rywala, to będziemy robić już zadania taktyczne i tak dalej, także wszystko to, co będę musiał zrobić w walce. To zanim przejdziemy oczywiście do rywala i występu na kolejnej gali Babilonu, to zapytam Cię, co Ci się rzuciło w oczy przede wszystkim w różnicach treningowych pomiędzy teamami, w których do tej pory trenowałeś, tak? No bo mówię tutaj między innymi o Twoim rodzinnym mieście, tu gdzie ćwiczysz z Borowskim między innymi, w Obornikach Śląskich, natomiast też u Mirka Oknińskiego przerabialiście jakieś rzeczy. Na czym polegają różnice? Czy tak naprawdę tych dużych różnic nie ma w treningowym podejściu? Na pewno są różnice, ale myślę, że taka pierwsza różnica, no po 3 dniach to ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Na razie zaczęliśmy tak ze spokojem te treningi wdrażać, natomiast u trenera Mirka Oknińskiego praktycznie codziennie były sparingi, czy to MMA, czy kulanki. Tu jest dużo technik, dużo luźnej pracy, dużo takiego powtarzania, żeby technika weszła w nawyk i tak dalej. Jest sporo zapasów, wiadomo, Anko z zapasami stoi, choć nie tylko, ale też techniki w stójce. Także no, na pewno są jakieś różnice, natomiast myślę, że i tam dużo wyciągnąłem i mam nadzieję wyciągnąć dużo dla siebie tutaj w Ankosie. Czy jak teraz startowałeś do Ankosu już na pierwszy trening, to byłeś w jakimś treningowym przygotowaniu, czy było tylko jakaś podbudowa motoryczna, taka bieganie, jakieś ewentualnie worki, czy tego rodzaju trening? Tak, nie trenowałem od miesiąca, nie trenowałem z rywalem na macie, trenowałem właśnie na workach, troszkę biegałem i tak dalej. Nie ukrywam, że poświętowaliśmy przy okazji zwycięstwa na KSW Szymona, także też poniedziałkowy trening nie był lekki, ale już dzisiaj było w miarę dobrze. Teraz tak, Ty masz już oczywiście konkretny termin, czyli następna gala Babilonu, jak domyślam się. Natomiast trwa wybieranie rywali, szukanie rywali, czy już są jakieś nazwiska pojawiły się jako ewentualni przeciwnicy dla Sylwestra Kołeckiego. Na pewno na następnej gali Babilonu nie zawalczę i być może na kolejnej również nie. Ja poprosiłem o, z racji też zmiany klubu i jakby przystosowania się do nowych warunków, o troszeczkę większą ilość czasu. Rywal dostałem propozycję od Artura Gwoździa, od matchmakera organizacji Babilonu, konkretne nazwisko i mój trener Andrzej Kościelski wyraził na nie zgodę, także ja jestem na tak. Myślę, że oni tam dogrywają kontrakt. Myślę, że w jakimś, może nie na następnej gali, ale na kolejnej pewnie się dowiecie, kto to jest. Tak z ciekawości zapytam, to jest sportowy krok mocny do przodu, duży przeskok pomiędzy tymi rywalami, których miałeś do tej pory, chociażby ostatnio Konkel, ale wcześniej rywale, którzy byli takimi, można powiedzieć, w ogóle probierzami do twojej kariery. No na pewno jakby porównując tego następnego rywala, jeśli w ogóle do tej walki dojdzie, to na pewno tych dwóch pierwszych zawodników to jest przepaść między nim a nimi, a jak to się ma w przypadku Konrada Konkela? Myślę, że Konrad był nieźle przygotowany, miał pomysł na tę walkę i próbował tam narzucić swoje warunki gry, natomiast też no ciężko mi porównać, tak, ja też nie jestem ma bardzo krótko i jakby, nie wiem, wydaje mi się, że to sportowy krok w przód, ale ten krok trzeba zrobić, ten krok trzeba pokonać, przejść i wygrać. Także wydaje mi się, że to spory krok w przód. Bardziej myślisz o tym, że brakuje ci walki, bardziej o tym myślisz, że na przykład jeszcze jest dużo do poprawy i dlatego ten czas jest potrzebny i będziesz go z niecierpliwością też przerabiał na treningach, żeby skrócić po prostu, żeby wyjść i pewnym swoich umiejętności, tak? Tak jak powiedziałeś, że jesteś krótko, ale już gdzieś po prostu te treningi być może cię zbudują. No tak, tutaj w Warszawie trener Mirek Okniński stawiał na moje mocne strony i tutaj jakby staraliśmy się iść w tym kierunku i za to mu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Natomiast do Ankosu przychodząc też z myślą, przyszedłem też z myślą taką i faktycznie tak jest, że jakby stawiamy na rozwój, stąd też jakby prośba o dłuższy okres między walkami. Mam taką ochotę popracować teraz spokojnie, rozwinąć się, poprawić swoje umiejętności stójkowe, zapaśnicze i jiu-jitsu, także całe praktycznie MMA, także to robimy i zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Okej, to w takim razie tak, będziemy czekać z niecierpliwością na to, co zaprezentujesz, jak będą wyglądały treningi i na ile efektywny postęp będzie. Tutaj raczej kibice sobie gdzieś, patrząc na karierę twojego brata, gdzieś podobny obraz budują, że to będzie mniej więcej tak wyglądało. Jesteś zbudowany tym, co działo się na KSW 62, jak Sylwek wystąpił w starciu z Akopem Szostakiem? W starciu z Akopem Szostakiem wystąpił Szymon, to pierwsza sprawa. Nie, ja o tym mówię, tak. Ja mówię o tym, jak on wystąpił. Wiem, ale powiedziałeś, że Sylwek wystąpił, także poprawiłem tylko, że Szymon. Najmocniej. Nic się nie stało. Tak, nie wybiegajmy, Tomek, w przyszłość, nie wywołuj kilka zasad. Także ja jakby po walce Akopowi pogratulowałem podejścia, życzyłem mu wszystkiego dobrego, zresztą ja nie mam z Akopem w ogóle żadnego konfliktu, ani w ogóle się nie znam. Nie? Czy jestem zbudowany? Nie, bardziej zbudowało mnie zwycięstwo Szymona z Damianem Janikowskim czy z Martinem Zawadą, choć wiem, że Szymon do walki z Martinem nie był w najlepszej formie, do tego 2 noce przed galą nie spał i jak udało się pokonać tak mocnego zawodnika w tak trudnych warunkach, to naprawdę mówię, chłopie, jesteś gość i to jakoś bardziej mnie budowało. Tutaj przewidywałem taki scenariusz i pewnie większość z nas, oczywiście to jest sport, Akop też jest, ma czym uderzyć, jest to kawał mięśniaka i trzeba było uważać, natomiast gra skończyła się zgodnie z planem, tak ja też przewidywałem, że to tak będzie wyglądać. Tak, ale też kibice jakby powątpiewali w sens sportowy tej walki, natomiast styl, w jakim Szymon walczył, też dużo kibicom pokazał, tak, że on jest gotowy już na znacznie trudniejszych rywali. Teraz wyszło tak jak wyszło, chociaż Akop też gdzieś tam próbował, starał się trafić, podjął tą walkę, ale było widać, że jest tutaj różnica i siły, i szybkości też, no i pomysłu na walkę, bo jednak wszystkie uderzenia niemal Szymona były bardzo precyzyjne. Większość uderzeń trafiała, tak, z tego co można było widzieć, więc myślę, że po prostu to był taki dobry też probierz dla Szymona, żeby po prostu odpalić się w tym momencie i pokazać, że jest już gotowy na znacznie wyższą półkę zawodników. No tak, sam z Szymonem rozmawiałem, to on właśnie troszeczkę był, może nie rozczarowany, bo wiadomo, zwycięstwo szybkie i tak dalej, to byłoby złe słowa, natomiast on chciał popracować w tej stójce sobie trochę dłużej, popróbować akcji i tak dalej, bo jakby z większością rywali raczej to jest clinch, obalenie i kontrola z góry, obijanie i próba zakończenia walki przed czasem. Natomiast tutaj faktycznie jakby, no, zagrożenie jest zawsze, natomiast na tle rywali, z którymi Szymon zmierzył się poprzednio, to zagrożenie było stosunkowo niskie, ale wszedł tam mocny podbródek, zresztą nie jeden i walka się zakończyła, także no, czy jest gotowy na większe wyzwania? No na pewno, bo nie można powiedzieć, że Martin Zawada czy Damian Janikowski byli wyzwaniami na poziomie Akopa Szostaka, którego oczywiście szanuję za to, że wyszedł do walki z Szymonem i wyszedł luźny, rozluźniony, on nie miał nic do stracenia i uważam, że takie wdanie się w bijatykę to był jedyny dobry pomysł z jego strony i za to jakby mu tam chylę czoła, że miał odwagę, podjął się tego wyzwania i tak jak powiedziałem, no, wyszedł rozluźniony i próbował bić. Ty w ogóle tak gdzieś przez głowę ci przeszła myśl, że mógłbyś na przykład też spróbować w przyszłości z Akopem Szostakiem mierzyć się, gdyby do takiego pojedynku gdzieś ktoś zaaranżował, bo oczywiście jesteście w dwóch różnych organizacjach. Akop jest w tej chwili, o ile się nie mylę, związany z umową z KSW. Ty jesteś cały czas w Babilonie, ale można sobie gdzieś pogdybać i ty tak patrząc z boku na tą walkę, co sobie myślałeś? Myślałeś w ogóle takie coś ci przeszło? Bo myślę, że raczej tak. Wiesz, myślę, w trakcie walki, po walce i po gali w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, ale jak teraz mnie zapytałeś, to na pewno za jakiś czas mogłoby być to ciekawe zestawienie. Natomiast no, tak jak powiedziałeś, na dzień dzisiejszy ja jestem w organizacji Babilon MMA, mam jeszcze kontrakt na kilka walk z Federacją Tomka Babilońskiego. Natomiast nie wiadomo, co przyniesie czas. Być może kiedyś ktoś zdecyduje się zestawić nas obojga, to ja taką walkę pewnie z trenerem Andrzejem Kościelskim rozważę i kto wie, może przyjmiemy. Zobaczymy, co przyniesie czas. No, myślę, że byłoby to ciekawe. Ciekawy też obraz porównawczy, bo tu tych pojedynków takich przeplatających się, przenikających się postaci jest na polskim rynku bardzo dużo, no ale na razie skupmy się po prostu na tym, co jest i zapytam Cię teraz tak, jeśli chodzi o samą postać Andrzeja Kościelskiego, o tą taką chemię pomiędzy Wami, widać, że jest zrozumienie tej współpracy? W ogóle jak dziś wymyśliłem sobie w głowie, że to będzie Ankos, to nie byłem pewny, czy trener Andrzej będzie chciał takiej współpracy. Jest to mocny klub, taki sportem stojący i jak zadzwoniłem do trenera, to byłem bardzo zaskoczony, bo trener się ucieszył, powiedział, że jak najbardziej i ma dla mnie całą gamę sparring partnerów. Część z nich rzuciliśmy już na media społecznościowe, także przywitanie miałem bardzo godne i wydaje mi się, że po tych kilku paru dniach dogadujemy się bardzo dobrze. Jest w klubie, panuje naprawdę świetna atmosfera. Tak jak wcześniej powiedziałem, jest się od kogo uczyć, bo od tych mniejszych wag Maciek Kazieczko czy Daniel Skibiński, idąc wyżej, jest właściwie nie wyżej, jest Michał Michalski. Dzisiaj na treningu był Marcin Wójcik, też świetny zawodnik, któremu ja przez wiele lat gdzieś tam kibicowałem sportowo. Mówię, jest Michał Andryszak, Marcin Tybura też bardzo miło mnie przywitał i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo to jest mega pracowity gość, jak na ciężkiego, bo tak się przyjęło, że ciężcy to zazwyczaj leniuszki, a Marcin Tybura pierwszy zaczyna i ostatni kończy trening, także jestem pod ogromnym wrażeniem pracy tego chłopaka. I tak jak mówię, no jest za wcześnie jakby, żeby wyrokować coś i twierdzić, stwierdzi, że a, jest super, Ankosu to jest mój dom i tak dalej, natomiast na te parę dni, które spędziłem, jestem mega zadowolony i wróciłem bardzo szczęśliwy. I nie zostałem pobity, to by chciałbym dodać. Ja się nie spodziewałem, raczej właśnie przewidziałem, że trener będzie chciał się przyglądnąć, będzie chciał zobaczyć, jak pracujesz, i też myślę, że te cechy osobowościowe są ważne, no ale tak jak powiedziałem w przypadku Szymona i twoim, wyrośliście ze sportu olimpijskiego, macie tą kulturę pracy, macie ten szacunek do trenerów, więc kończąc już jakby cały wywód i wywiad, zapytam cię jeszcze o nadchodzącą olimpiadę, która już można powiedzieć puka do drzwi wszystkich domów na świecie. Wszyscy będą przeżywać. Ty będziesz przeżywał podnoszenie ciężarów i starty trójki Polaków, którzy się zakwalifikowali do tej rywalizacji? No na pewno zawsze śledzę ciężary, czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata, Igrzyska. To już w ogóle z wytęsknieniem oczekuję. Tym bardziej, że startuje mój były kolega klubowy Arek Michalski. Natomiast ja jestem ogólnie fanem sportu i oglądam wiele dyscyplin na igrzyskach. Bardzo lubię tenis, bardzo lubię siatkówkę. Też pewnie z racji tego, że polscy siatkarze odnoszą regularnie sukcesy i to bardzo miło się ogląda. Jest wiele dyscyplin, których będę śledził. Igrzyska to jest dla mnie święte. Ja kiedyś, jak transmisje się nakładały, to stawiałem dwa telewizory obok siebie, oglądałem przykładowo piłkę ręczną i jakieś tam starty wioślarzy na przykład, i żeby nic nie pominąć, to na dwa telewizory sobie oglądałem. Także jestem wielkim fanem olimpijskiego sportu i na pewno będę kibicował i trzymał kciuki. A jak byliście jeszcze młodsi z Szymonem w domu, to co, wyrywaliście sobie telewizor nawzajem? Nie, dlatego że Szymon bardzo szybko wyjechał z domu, jak on miał 14 lat, to ja wtedy miałem 8, także ja gdzieś ten w sport i jakby tą kulturę sportu olimpijskiego, nawyki sportowe dopiero gdzieś tam podglądałem i zaczynałem jakby w tym uczestniczyć i jakby moje takie kibicowanie faktyczne zaczęło się, nie ukrywam, od pierwszego jego startu w igrzyskach, to wtedy poczułem jakby te emocje i tak dalej, to było dla mnie wielkie przeżycie, a fajny jest materiał z tego, bo w ogóle mieliśmy dużo chętnych dziennikarzy, którzy chcieli obejrzeć transmisję razem z rodziną Szymona, natomiast mama nie wyraziła zgody, a tato, że całe życie chodzi z kamerą w ręku, to umieścił na szafie, na takim stojaczku kamerę i są nagrania z tego, jak my oglądamy, także jest kawał solidnego materiału. Wesoły. Wrzućcie do netu, chętnie ludzie na pewno to obejrzą i będzie to dobra promocja sportu. Myślę, że nie było tam niczego takiego, żeby można było, powiedzmy, czy przekleństw, czy tego typu rzeczy, i myślę, że... Mogły być, bo Szymon skręcił kostkę w drugim podejściu w podrzucie, także mogły być przekleństwa. Ja miałem 13 lat, może się, nie, ale może to wytniemy. To jest biegły w tym, tak. Sylwek, w takim razie tak, bardzo dziękuję ci za wywiad, życzę owocnych treningów w Ankosie, tego, żebyś podnosił swoje umiejętności. Troszkę jestem zaskoczony, że dopiero gdzieś tam za dwie gale ciebie zobaczymy, ale wiem i rozumiem jakby całość i złożoność tego procesu dochodzenia do tej pełnoprawności zawodnika MMA. Natomiast trzymamy kciuki na olimpiadzie za Polaków, nie tylko w podnoszeniu ciężarów, tak jak powiedziałeś, też w innych sportach. Mam nadzieję, że tych medali będzie na tyle, że osłodzi nam to wydłużony czas olimpijski, tej przesuniętej gali i tych wszystkich kłopotów, które się wiążą z tą galą. Na razie te wiadomości nie są jeszcze budujące, ale miejmy nadzieję, że jak już zapłonie znicz olimpijski, to po prostu będziemy tylko słuchać Mazurka Dąbrowskiego i oczywiście kibicować cały czas polskim zawodnikom. Bardzo, bardzo ci dziękuję za wywiad. No i czekam na dalsze relacje z Ankosu. No i też oczywiście, gdyby się dało wrzucić ten materiał, to poproszę. Z Olimpiad. Ja z przyjemnością to zrobię. Bardzo dziękuję za wywiad. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Dzięki wielkie.